Joachimie, dziś jest Twoje święto, Twoje imieniny. Życzenia chcę Ci złożyć w formie nie takiej klasycznej, że życzymy Ci zdrowia, szczęścia i tak dalej, nie. Życzenia chcę złożyć Ci w postaci adresu. Adres to jest taka obecnie już zapomniana forma literacka. I w tej formie chcemy Ci złożyć życzenia. Byłeś w myśli Boga jeszcze przed założeniem świata. Przed założeniem świata byłeś w myśli Boga wtedy, kiedy był tylko Bóg. Nie było czasu, nie było materii, nie było przestrzeni. Tylko Bóg w Trójcy Jedyny. I Ty byłeś wtedy w myśli Boga. Bóg już wtedy ukochał Ciebie i pragnął Cię mieć. Na początku musiał jednak ustalić wszelkie prawa, czyli tak zwane warunki brzegowe i stworzyć materię. Stworzyć materię, stworzyć czas i stworzyć przestrzeń. Jest to ładnie opisane w Księdze Rodzaju, chociaż jest to obraz literacki, a nie obraz przyrodniczy. I wówczas Bóg stworzył materię, czas, przestrzeń, ewolucja materii, potem ewolucja biologiczna. I gdy wszystko już Bóg zrobił, Bóg odpoczął. I to jest pierwsze świętowanie, pierwsze święto. Bóg spojrzał się na wszystko, co uczynił, ucieszył się, że jest to wszystko dobre, ładne, piękne i Bóg odpoczął. I to jest pierwsze świętowanie. Po 14 miliardach lat z utworzonej materii powstał kosmos, powstała pierwsza komórka, powstał człowiek. I Bóg czekał, aż przyjdziesz na świat. Jakaż wielka była radość Boga, gdy się począłeś. Ale zanim to było, to jeszcze Bóg, mówiąc językiem biblijnym, posłał przed Tobą ojca Joachima Badeniego. Twoi dziadowie albo pradziadowie kochali się, ale niestety ich rodziny nie chciały dopuścić do tego małżeństwa. I wówczas Joachim Badeni wynegocjował, że rodziny ustąpiły i mogli twoi dziadowie czy pradziadowie, już nie pamiętam, zawrzeć to małżeństwo. To był człowiek posłany od Boga dla ciebie. Potem po kilku pokoleniach począłeś się ty. Jakaż wielka była radość Boga z tego paktu. Ogromna. I po 9 miesiącach urodziłeś się. Bóg aż skakał z radości, że Joachim pojawił się na świecie. Ten kochany przez Boga Joachim. Bóg nakazał świętować. Wystarczy przeczytać pierwsze rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa i tam widać, że jest wyraźny nakaz świętowania. Bóg świętował, ludzie świętowali i Ty też świętuj. Świętuj swoje imieniny. Świętuj A. W Bogu. B. Ku czci Boga. C. W radości Boga. Świętowanie to jest, w tym jest jakaś część świętości, czyli Boga. Joachimie, kontempluj mądrość Bożą, która Cię stworzyła. Weź Psalm 139. Nie powiem dokładnie teraz, ale dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Dla mnie ten werset to jest cała biochemia. Jestem biochemikiem, jak wiesz. I wszelkie przemiany w komórce, chociaż znamy ich bardzo pobieżnie, pokazują mi na wielkość i precyzję i miłość Boga do nas.
Kontempluj psalm 139. Kontempluj mądrość Bożą, która Cię stworzyła. Kontempluj Boga, który chciał Cię jeszcze zanim świat powstał. W tym święcie raduj się i kontempluj to. Dziękuję.